Dzień dobry, szanowni państwo, Wszystko Gra, odcinek 26. Dziś chciałbym zaprezentować, jak wygląda taki typowy dzień koncertowy, czyli co się musi wydarzyć, żeby odbył się koncert. I tutaj mam na myśli, co się musi wydarzyć tylko w dniu koncertu. W ogóle nie odnoszę się tutaj do czasu prób i innych przygotowań. Jest już dzień koncertu, jedziemy na koncert. A koncert wyjątkowy, bo w moim rodzinnym mieście Radomsku, zorganizowany przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych, której to kiedyś byłem stypendystą, koncert odbył się w Miejskim Domu Kultury, oczywiście w Radomsku. Materiał muzyczny wzięliśmy z książki Pieśni Ludowe Ziemi Radomszczańskiej, książka napisana przez pana Marka Kopra, którego byłem kiedyś uczniem w Państwowej Szkole Muzycznej, oczywiście w Radomsku. Także dzisiaj moje radomszczańskie rodzinne klimaty. A miałem przyjemność i zaszczyt zagrać ten koncert z Marzeną Lam-Chłoniewską, z Jackiem Dzwonowskim oraz z Krzysztofem Stępniem. I tu ważne, z Krzysztofem spotkaliśmy się i życiowo, i koncertowo po raz pierwszy właśnie w dniu koncertu. Także zapraszam do oglądania. Aha, i oczywiście troszkę tego koncertu zaprezentuję w tym odcinku. Będzie fragment jednego utworu, a drugi utwór będzie właściwie w całości. No to lecimy z czołówką. Dzień dobry, a pan tutaj jakby w jakiej sprawie? Ja przyjechałem na wycieczkę. Pan z Litwy? Z Łotwy, tak. Z Litwy, z Rosji, trochę z Estonii i trochę też z Polski, z tego co widzę. Czyli jakieś zagraniczne melodie głównie? Nie, to będą melodie stąd. A proszę się tylko powiedzieć, to będzie bardziej muzyka, czy coś bardziej z pogranicza muzyki i jazzu? Nie wiem. I to, szanowni państwo, jest tak, że zawsze koncert zaczyna się od tego, że ktoś zrobił bałagan na scenie. Potem trzeba posprzątać. No i właściwie najważniejsze w koncercie jest to, że co chwilę trzeba gdzieś posprzątać. O, kolega bałagan. Też. Tak, no przyszedłeś robić bałagan, przecież wiadomo. A to wszystko, proszę państwa, jest nie moje. A pan co przywiózł? Karabin. Nie, to jest kontrabas. I czyli pan ma tylko tyle, tak? Nie, no jeszcze skrzypce. Dobrze. O, druhna Marzenka jest. Jak tam?
Jest cudownie. Jest cudownie. I nawet nie jestem aż tak bardzo spóźniona. 32 po raptem. Proszę, umówionej można, godzinie. Można tak krótko. Powiedz mi tylko, bo tu kolegę pytałem z zagranicy, co przyjechał, powiedział, że on nie wie, co się będzie działo. Ty wiesz, co się będzie działo dzisiaj? No, ja słyszałam, że coś bardzo fajnego. Dobra. To jeszcze jedno pytanie. Kolega nie potrafi odpowiedzieć. Czy to będzie coś bardziej w stronę muzyki, czy coś z pogranicza muzyki i jazzu? Myślę, że to drugie. Coś powiedzieć. Ja. Chopie, nie dup z fleków i no, bierz się do roboty. I potem, szanowni państwo, jest tak, że powoli jakby robi się pewnego rodzaju porządek na scenie. Nie na zbyt długo to wszystko jest, ale trochę porządku już nie uzyskaliśmy. Nie ma, przepraszam, gdzie jest ten duży chodniczek, proszę, ja się pytam. Odejść. I już jest jakby widać, że troszeczkę więcej porządku. Tu druhna Marzena uczy się piosenek dopiero. Ale to jest nie sztuka grać utwory, które już się zna i nie sztuka jest grać na instrumentach, na których potrafi się grać. Tak, grać na instrumencie, na którym się umie, to żadna sztuka. I ja kiedyś uwierzyłem w to marzenie i właśnie dlatego wziąłem sobie dzisiaj też więcej instrumentów. I tu jeszcze czeka miejsce na specjalnego gościa. On będzie później. Mogę cię filmować? Bo już zacząłem. No i szanowni państwo, właśnie dotarł gość specjalny, Krzysztof, gitarzysta. I jak to na gitarzystę przystało, prawdopodobnie... Zaczniemy za 2 godziny. No. A potem jeszcze tylko chwila jakby czekania, aż realizatorzy dźwięku tam ustalą do czego jest które pokrętełko i właściwie można zaczynać już próbę. No, także wystarczy chwilkę poczekać. A czasem jeszcze dłużej, jak realizatorzy mają dużo tych pokrętełek. No, nasi realizatorzy okazuje się, że dużo tych pokręteł dzisiaj przywieźli, także... To dajcie znać, jak będziecie gotowi! Dobra, jeszcze parę sekund. Mówią, że jeszcze parę sekund. No i po prostu mają trochę inny sekundnik prawdopodobnie i jakby stąd te rozbieżności, ale ogólnie naprawdę zdolne chłopaki uwijają się. I to zaczęliśmy próbę. Akustyczną. Mam lewy sygnał bardzo duży, a prawego prawie nie ma. Dobra. A teraz? Mówią, że super. Zagrała 3 dźwięki i już mówią, że super. Także, szanowni państwo, będzie dobrze. Maju. Ty radujesz wszystkich ludzi w pięknym maju.